Sponsorem odcinka jest Kirian Painting Studio, które zajmuje się profesjonalnym malowaniem figurek oraz modeli do gier. Malujemy od pojedynczych figurek po całe armie, zarówno do gier bitewnych, jak i planszowych czy modeli kolekcjonerskich. Życzymy miłego słuchania i zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj druga część odcinka o Herezji Horusa po Isstvanowskiej. Tak więc, nie przedłużając, lećmy z tematem. W przypadku dokładnych, strategicznych pozycji obranych przez legiony zaprzysiężone Horusowi w początkowych fazach trwania herezji pozostaje wiele niewiadomych. Niemożliwym jest określenie skali i dokładne oszacowanie sił zdrajców. Całkiem możliwe, że nawet połowa zdradzieckich legionów tytanów i niezliczeni wojownicy Exertus Imperialis, setki milionów żołnierzy, okrętów i machin, upadło pod brzemieniem zepsucia, zostało oszukanych przez Horusa lub wykazało się zwykłą ignorancją, wykonując jego rozkazy i nie będąc świadomymi prawdziwego obrazu sytuacji. To jednak nie wystarczyłoby do obalenia imperatora. 1000 okrętów bitewnych spłonęłoby w szturmie na Terre, 10 milionów gwardzistów zginęłoby w próbie zdobycia Bramy Wieczności, a kolejne dziesiątki milionów podążyłyby za nimi prosto w objęcia śmierci, ale w ten sposób zdrajcy nigdy nie mogli liczyć na ostateczne zwycięstwo i Horus był tego świadomy. Nie mógł liczyć na to, że jego wojownicy zdobędą imperialny pałac obsadzony przez broniących go nadludzkich wojowników. Nie mógł mieć nadziei na zwycięstwo w starciu z Legio Custodes oraz umocnieniom zaprojektowanym przez imperatora i obsługiwanym przez synów Rogala Dorna. Siły stojące po stronie Horusa u świtu herezji składały się z 8 legionów Astartes. Rozbite fragmenty Legionu Tysiąca Synów, które dołączyły do niego jako ostatnie, nie były aktywne od samego początku wojny. Nie wiadomo, jakie zadanie otrzymał Magnus od swojego brata. Od dnia upadku Prospero Imperium nie wiedziało nawet, komu Magnus tak naprawdę służy. Choć masakra w strefie zrzutu zadała lojalistom ogromne straty, zdradzieckie legiony również nie wyszły z tego starcia bez strat. Straty w siłach zdrajców zadane im w czasie okrucieństwa na Ishtvanie 3 oraz w czasie masakry na Ishtvanie 5 znacznie osłabiły początkowe siły Horusa i to w chwili, gdy grał już z imperatorem w otwarte karty. Ciężko jest ustalić dokładną liczebność Astartes walczących po obu stronach konfliktu, jednak najdokładniejsze szacunki wskazują na to, że w czasie swoich 2 starć w układzie Ishtvan oraz bitew w układzie Fal i Paramar zdrajcy stracili około 100 000 kosmicznych marines, podczas gdy lojaliści stracili w tym czasie od 300 do nawet 400 000 Astartes. Idąc tym krokiem, imperialni historycy doszli do wniosku, że na początku herezji Horusa po stronie mistrza wojny stało około 900 000 legionistów, podczas gdy imperium mogło w tym czasie liczyć na nieco więcej niż 2/3 tej liczby. Wyliczenia te nie obejmują jednak wydarzeń mających miejsce na Kalt oraz Cygnus Prime, jednak tak czy inaczej można na ich podstawie wysunąć prosty wniosek. Nawet przewaga nad siłami imperium, którą Horus zdobył po bitwie o Ishtvan V, nie wystarczyła do bezpośredniego szturmu na Terre i inwazji w głąb segmentum Solar. Choć była to strategicznie możliwa opcja oraz jedyne wyjście, by zdrajcy mogli zagwarantować sobie pełne zwycięstwo w wojnie, zdobycie Terry natychmiast po masakrze w strefie zrzutu było zwyczajnie niemożliwe. Horus zaś doskonale o tym wiedział. Zdradzieckie legiony stanowiły o potędze armii Horusa, jednak jego poplecznikami nie byli wyłącznie Astartes oraz ich prymarchowie. By osiągnąć postawiony sobie cel i obalić imperatora, zdrajcy musieli wezwać pod broń i walczyć u boku wielu innych sił, z których część ślepo podążała za swoimi przekonanymi do sprawy Horusa dowódcami. Inni byli sprowadzani pod skrzydła mistrza wojny dzięki łapówkom, zawieranym paktom sojuszu, pod przymusem lub po otoczonych niesławą procesach mrocznej integracji planet. Śmiertelne oddziały auksylii były wykorzystywane przez zdrajców na szeroką skalę już w pierwszym roku od masakry w strefie zrzutu. Przewodzący im kosmiczni marines kierowali ludzkie masy prosto na linię lojalistów, uszczuplając ich zapasy amunicji przed rozpoczęciem się prawdziwej bitwy. Tak wielka pogarda wobec czystych genetycznie ludzi w siłach mistrza wojny stała się czymś powszechnym na przestrzeni kilku następnych krwawych lat. Nie było to jednak uniwersalne dla wszystkich starć zdrajców z lojalistami, jako że kluczowe z punktu widzenia zdrajców zadania zazwyczaj nie były przydzielane ich śmiertelnym sojusznikom, a potężniejszym siłom Astartes i Mrocznego Mechanikum. Choć podzielone grupy bitewne zdradzieckiej auksylii i armady często działały dość niezależnie i zazwyczaj otrzymywały misje podboju lub zniszczenia danej planety, niczym niezwykłym nie było przydzielenie oficera lub całej kadry oficerów synów Horusa, żelaznych wojowników lub Legionu Alfa do nadzorowania tego typu operacji. Nie lękajcie się, iż przybyłem odebrać waszą kapitulację. Nie mam w sobie bowiem daru miłosierdzia. Przybyłem tu nie po to, by dostarczyć wam poselstwo, lecz ogień. powiedział baron Armelan, emisariusz mistrza wojny, do Rady Planetarnej Subinus. Największe formacje śmiertelnych ludzi pod rozkazami Horusa wywodziły się z imperialnej auksylii i obejmowały jednostki od ogromnych liniowych regimentów imperialnej armii po elitarne formacje Solar Auxilia. Oprócz tych doświadczonych i dobrze wyposażonych sił, mistrz wojny miał pod swoimi rozkazami także inne natywne siły, planetarne formacje poborowe oraz kompanie konkwistadorskie wolnych handlarzy. Szczególnie te ostatnie siły były w stanie dotrzeć daleko w głąb wrogiego terytorium, służąc mistrzowi wojny jako emisariusze i osobiście dostarczając żądanie złożenia hołdu Horusowi do gubernatorów planetarnych. We wszystkich przypadkach alternatywą było zniszczenie ich planet. Część źródeł z tamtego okresu sugeruje, że siły wolnych handlarzy kontynuowały eksploracje zewnętrznych pogrążonych w mroku regionów galaktyki na długo po wybuchu herezji, zdobywając niezliczone światy w imieniu nie imperatora, a Horusa Lupercala. Część z nich zbudowała na odkrytych terenach swoje własne małe imperia, ogłaszając się ich władcami i wybierając mistrza wojny na swego suzerena. W wielu przypadkach zdobyte przez nich regiony przestrzeni uniknęły zarówno grozy herezji Horusa, jak i późniejszej wielkiej czystki. Oprócz sił naziemnych potężna horda Horusa mogła liczyć na całą flotę zaprzysiężonych mu okrętów, dobrowolnie czy też nie. Konieczność dowodzenia tak wielką armadą stała się dla mistrza wojny jasna po wydarzeniach w Układzie Ishtvan, kiedy okazało się, że najkrótsza droga na Terre nie była już dłużej możliwą opcją. W ten sposób rozpoczęły się wojny tzw. Epoki Ciemności. Bez agresywnej ekspansji zdolnych do podróży przez osnowę okrętów, rebelia Horusa zwyczajnie nie byłaby możliwa, jako że choć Legiony Astartes miały na wyposażeniu swoje własne floty oraz liczące sobie tysiące okrętów floty ekspedycyjne, podarowane im przez imperatora, to biorąc pod uwagę skalę konfliktu, były one niezdolne do pokonywania tysięcy lat świetlnych i utrzymywania linii zaopatrzeniowych ogromnych armii Horusa jednocześnie, nie mówiąc już w ogóle o toczeniu walki na froncie ogarniającym całą galaktykę. By zaś upewnić się o lojalności swoich flot oraz ich załóg, nad którymi Horus nie mógł przecież sprawować bezpośredniej kontroli przez cały czas, mistrz wojny umieścił w ich szeregach licznych agentów, szpiegów i zabójców oraz nakazał zbudowanie w ich strukturach kultów poświęconych mrocznym bogom. Wielu z radzieckich kapitanów, którzy podjęli próbę złamania przysięgi lojalności danej Horusowi, traciło życie z ręki swoich pierwszych oficerów, którzy od dłuższego czasu wypełniali przede wszystkim rozkazy Horusa. W tym samym czasie ci, którzy wykazywali się beznamiętną ambicją w służbie mistrzowi wojny oraz ci, którzy przyjmowali nowe, dziwne wartości i nauki mrocznych sił, byli przez niego nagradzani. Oprócz zwykłych ludzi na usługach zdrajców ogromne znaczenie dla przebiegu wojny miały także siły mechanikum. W szeregach tego nowego, mrocznego mechanikum można było znaleźć potężne, wpływowe odłamy marsjańskiego kapłaństwa, reprezentantów Ordo Reductor, a nawet przedstawicieli Legii Cybernetyka, u których boku służyły budzące strach kulty zniszczenia Myrmidonu i spora liczba podkultów, które od wielu dekad funkcjonowały na granicy tych herezji, a teraz zostały sprowadzone pod wspólny sztandar przez fabrykatora generalnego Kelbor-Hala. Wraz z nimi pod rozkazy Horusa przybyła ponad połowa sił Legionów Tytanów oraz tuziny sprzymierzonych z nimi domów rycerskich. Sam Mars upadł na rzecz zdrajców, choć łączna siła produkcyjna innych potężnych światów kuźnie, choćby Sarum, Vos, Cyklotrath i Stygis, również przyczyniła się do postępu sił Horusa. Inne planety mechanikum, takie jak Anvilus, Inkaladion czy Raiza, zostały sparaliżowane przez toczone się na ich powierzchni wojny domowe. Kiedy ogień herezji pożarł ogromne obszary przestrzeni całego imperium, inne, mniej konwencjonalne siły sprzymierzyły się ze zdrajcami. Oprócz legionów agentów, terrorystów i najemników, wiele sług Horusa wywodziło się z mrocznych kultów. Rekrutowano ich z ogromnej liczby fanatyków, zarażonych szaleństwem przez immaterium lub wywodzących się z planet zdobytych niegdyś przez legion niosących słowo, na których uczniowie mrocznego apostoła Erebusa, jak ja go nienawidzę, od lat uczyli nowej wiary, podbite przez siebie ludy. Wśród nowych sług Horusa byli także Davinici, mieszkańcy księżyca Davin, którzy podążyli za mistrzem wojny, uznając go za wybrańca gwiazd i dopuszczając się do niewypowiedzianego bluźnierstwa jeszcze przed wybuchem herezji. Większość z nich była oszalałymi fanatykami, którzy rzucali się na swoich byłych panów z modlitewnymi okrzykami szaleńcia i wrogości, które z czasem, w miarę trwania herezji, stały się dla obu stron czymś zupełnie normalnym w ogniu bitwy. Jedynie niewielka część imperialnych światów nie została skrzywdzona przez szalonych kultystów, jednak co ciekawe, wielu zdradzieckich kosmicznych Marines unikało z nimi kontaktu. Jedynie niosący słowo nie mieli problemu z układaniem przy ich pomocy planów bitewnych. Sami kultyści postrzegali zaś wojowników Lorgara jako półbogów lub anioły, padając na kolana w ich obecności i idąc na pewną śmierć bez wahania, ze świadomością, iż synowie Lorgara patrzą na ich dokonania. Był jeszcze jeden sojusznik, na którego Horus mógł zawsze liczyć. Sojusznik widywany najczęściej tam, gdzie wcześniej doszło do powstania kultów oraz tam, gdzie kiedyś przelano całe morze krwi. Z czasem, w miarę trwania herezji, sporadyczne inwazje demonów z Osnowy stawały się coraz częstsze i coraz mniej przewidywalne. Choć dziś wiadomo już, iż istoty zamieszkujące Osnowę, które stanęły u boku Horusa, były demonami, sługami i dziećmi mrocznych bogów, w tamtych latach imperialni uczeni traktowali je tylko jako jeszcze jedną rasę obcych, która dla odmiany żyła w immaterium, podobnie do znanych już wcześniej pasożytów z Empireum, psych nojenenów. Część uczonych wysunęła jednak teorię, zgodnie z którą istoty te były psionicznym fenomenem, polegającym na ożywieniu ludzkiego szaleństwa i nadaniu mu fizycznej, tymczasowej formy przez immaterium na skutek wzrostu aktywności burz osnowy w całej galaktyce. Jedynie garstka obrońców imperium dostrzegała prawdziwe zagrożenie ze strony tych istot lub dostrzegła je dopiero w późniejszych latach trwania herezji. Ostatecznie wiele zdradzieckich legionów zaczęło walczyć u boku legionów z otchłani, dzieląc z nimi wspólne grzechy i wzywając mroczne potęgi po ich prawdziwych imionach. Jednak do czasu podboju przez mistrza wojny galaktycznych regionów na północy imperium większość legionów Astartes, nie licząc jedynie niosących słowo, wciąż uznawało demony jedynie za psioniczne fenomena z Osnowy. Jedynym legionem, w którym sytuacja ta szybko się zmieniała, i to jeszcze w czasach Epoki Ciemności, były dzieci imperatora. Prawda na ten temat jest taka, że przez wiele lat po bitwach o układ Ishtvan większość zdradzieckich legionów była bardziej przejęta politycznymi skutkami rebelii Horusa i zajęta wprowadzaniem nowego porządku w imperium niż faktem, że powoli, krok po kroku oddają swoje drogocenne zdobycze na rzecz sił chaosu, które objawiły się biorącym w niej udział wojownikom obu stron dopiero w późniejszych latach trwania herezji. I dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Zapraszam do odwiedzenia strony sponsora Kirian Painting. Tam znajdziecie fajne figurki. Znaczy, fajne figurki to już są pomalowane. Jeśli będziecie chcieli zlecić, to możecie. I co? My słyszymy się za tydzień w następnym odcinku Herezji Horusa, Poszt Istvanowej. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.